Cześć panobla i panobelki, z tej strony Alex Athletic Development. W tym materiale ogarniemy sobie praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem flossa przy mobilizacji stawu skokowego oraz goleni. Całą teoretyczność związaną z floss bendem ogarnąłem w poprzednim materiale, do którego link znajduje się w opisie. Także do tego już nie będę wracał. Oh, this new crazy mother... Jak już wspomniałem wcześniej, ten materiał jest poświęcony wykorzystaniu flossa w mobilizacji stawu skokowego i goleni. Zaczniemy od stawu skokowego. Stopę zawiniamy mniej więcej od połowy. Jeśli mamy już pierwszy zwój i guma trzyma się na miejscu, czas zacząć zawijać z należytą kompresją. Staramy się utrzymywać około 70% rozciągnięcia taśmy przy zawijaniu. Pilnujcie, żeby nie podwajać zwojów. Najlepiej jest zachować zasadę, że 1/3 następnego zwoju zachodzi na poprzedni. Po zawinięciu całego stawu skokowego musimy zacząć wywoływać w nim ruch. Może to być ruch pasywny, albo aktywny. Po około 1,5 do 2 minut ściągamy gumę i sprawdzamy, czy wprowadziliśmy jakiekolwiek zmiany. Zazwyczaj odczuwalny jest dość spory luz w porównaniu z niemobilizowanym stawem. Łydkę zawijamy, przestrzegając tych samych zasad co wcześniej. Przy wykonywaniu ruchów najlepiej dodać, nazwijmy to sobie, pokrzywkę. Dzięki temu będziemy w stanie wprowadzić lepsze zmiany w strukturze powięzi. Po zakończonej mobilizacji na skórze mogą zostać czerwone pręgi. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, lajkujcie, subskrybujcie oraz udostępniajcie. Jeżeli chcecie kupić Flossbenda, to link do sklepu znajduje się. To link do tego produktu znajduje się w opisie. Na razie.